Rożet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie kochani. Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pokażę, jak zrobić na szydełku taką serwetkę pajęczynkę. Serwetka jest bardzo delikatna, zwiewna, ponieważ składa się z samych łuków, które są złożone z oczek łańcuszka. Jeżeli zrobimy ją czarnym kordonkiem, to na stole przykrytym białym obrusem, czy też po prostu na jasnym tle, ta serwetka znakomicie będzie przypominała pajęczynę. No a w towarzystwie szydełkowych pajączków, na które instruktaż znajdziecie na moim kanale, przepięknie udekoruję stół na nadchodzące święto Halloween. Zapraszam! Do wykonania naszej serwetki będziemy potrzebować kordonek w kolorze czarnym najlepiej. Ja mam tutaj kordonek Kaja 15 oraz szydełko 1,4 mm. Zaczynamy od wykonania pętelki. A następnie robimy 4 oczka łańcuszka. Następnie 3 oczka rozdzielające. I wkłuwamy się słupkiem w pierwsze oczko. To pierwsze okrążenie, które teraz robimy, będzie składało się ze słupków zwykłych, pojedynczych. Natomiast kolejne okrążenia to już będą same słupki podwójne. I co jeszcze Wam powiem, fajne jest w tej serwetce, to to, że możemy ją powiększać w nieskończoność. To znaczy po kilku rzędach powtarzamy te rzędy już analogicznie i możemy powiększać do momentu, aż uzyskamy wielkość serwetki, która nam po prostu będzie pasowała. A więc mamy 4 oczka, 3 rozdzielające słupek w pierwsze oczko, 3 oczka rozdzielające, następnie ponownie słupek w pierwsze oczko i tych słupków musimy mieć 5. Plus te 4 oczka na początku, które też jakby zastępują nam słupek. Gotowe. Jeszcze 3 oczka. No i zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym, wbijając się tutaj mniej więcej 4 oczko. Tak wygląda początek naszej serwetki. Gotowe. Teraz robimy 4 oczka za pierwszy słupek i w tym okrążeniu ponownie będziemy mieć 3 oczka rozdzielające pomiędzy słupkami. Teraz słupek podwójny, bo już teraz same słupki podwójne wchodzą nam do wzoru, wykonujemy tutaj na łuku między słupkami. W ten sposób. 3 oczka łańcuszka, kolejny słupek podwójny na następnym łuku. Trzy oczka i słupek podwójny pod ten sam łuk. Trzy oczka, słupek podwójny pod następny łuk. Trzy oczka i słupek podwójny pod ten sam łuk. W sumie musimy mieć w tym okrążeniu 11 słupków podwójnych plus te 4 oczka na początku. 3 oczka. Słupek podwójny pod następny łuk. Tak wygląda to okrążenie.
Zamykamy je oczkiem ścisłym, wbijając się tutaj w czwarte oczko pierwszego słupka. Czyli w sumie mamy 12 słupków podwójnych, licząc razem z tymi czterema oczkami na początku. Dobrze. Kolejne okrążenie. Kolejne okrążenia już są bardzo proste. Teraz pojawia nam się liczba 6, czyli 6 oczek będzie nam rozdzielało słupki podwójne. Słupki podwójne wbijamy dokładnie w każdy słupek z poprzedniego okrążenia, z tym, że po prostu rozdzielamy je 6 oczkami, a nie 3, tak jak to było w okrążeniu poprzednim. A więc wykonuję 4 oczka za pierwszy słupek podwójny, następnie 6 oczek rozdzielających, mam 6 oczek rozdzielających, 2 narzuty i wbijam się słupkiem podwójnym w następny słupek. W ten sposób. 6 oczek. Dwa narzuty i słupek podwójny w kolejny słupek. No i w ten sposób wykonujemy to okrążenie. Tak wygląda skończone okrążenie. Przechodzimy do następnego, które wygląda niemal identycznie, z tym, że teraz rozdzielających oczek będzie 9. I tą liczbę, te liczby 3, 6, 9 warto zapamiętać, ponieważ w ten sposób będziemy powiększać w kolejnych okrążeniach naszą serwetkę. Ale to za moment. Teraz przechodzimy do kolejnego okrążenia. Słupki podwójne wbijamy w słupki podwójne z poprzedniego okrążenia. Natomiast łuki nam się powiększają do 9 oczek łańcuszka. Czyli przypominam, zaczynamy od 4 oczek za pierwszy słupek podwójny, następnie 9 oczek łańcuszka. Mamy 9, 2 narzuty i następnie wbijamy się słupkiem w podwójnym w kolejny słupek. Mamy zrobione okrążenie z 9 oczek łańcuszka i teraz już większych łuków niż 9 oczek łańcuszka nie będzie. Te łuki z 9 oczek łańcuszka będą nam się powtarzać, natomiast teraz będziemy powiększać serwetkę. I teraz tak, w tym okrążeniu tutaj będzie róg serwetki, wykonujemy 4 oczka łańcuszka za pierwszy słupek podwójny i teraz pamiętacie, mówiłam, że warto pamiętać te 3 liczby, 3, 6, 9, wracamy do liczby 3, robimy 3 oczka rozdzielające, 2 narzuty i słupek podwójny to samo miejsce. Tu będzie róg naszej serwetki. Teraz przechodzimy już do łuków z 9 oczek łańcuszka i wykonamy tych łuków 3, czyli robimy 9 oczek. Dwa narzuty. Wbijamy się w kolejny słupek. Ponownie 9 oczek. Dwa narzuty i podwójny słupek w następny słupek. I jeszcze raz 9 oczek. Trzeci łuk. Podwójny słupek. I teraz znowu jesteśmy na rogu serwetki, a więc liczba 3. 3 oczka łańcuszka i podwójny słupek w to samo miejsce.
trzy oczka łańcuszka jeszcze raz i podwójny słupek w to samo miejsce. Gotowe. Tak wygląda róg serwetki. I znowu przechodzimy do łuków z 9 oczek łańcuszka, a więc 3 łuki po 9 oczek. Mam zrobione 3 łuki po 9 oczek, czyli jestem znowu na rogu naszej serwetki. Mam pierwszy słupek podwójny już wbity tutaj, a więc 3 oczka łańcuszka teraz. Słupek podwójny w to samo miejsce. 3 oczka i słupek podwójny w to samo miejsce. Kolejny róg serwetki zrobiony. No i tak robię aż do końca mojego okrążenia. No i ostatni łuk z 9 oczek łańcuszka, a słupek podwójny tu na samym początku, ponieważ róg to 3 słupki wychodzące z jednego oczka. Mamy tutaj 2 słupki, od tego zaczęliśmy, a więc brakuje jeszcze jednego słupka podwójnego. No i jak to na rogu w tym okrążeniu, 3 oczka rozdzielające. Tak wygląda serwetka. Ta nasza serwetka ma 4 rogi w tej chwili. No i teraz mówiłam Wam o liczbach 3, 6, 9. Teraz pojawią się łuki na rogach. Tutaj, gdzie mieliśmy 3 oczka, będzie 6 oczek rozdzielających. Natomiast nad łukami z 9 oczek łańcuszka będą nadal łuki z 9 oczek łańcuszka, bo większych łuków niż 9 oczek już nie robimy. A więc nad łukami z 9 oczek te same łuki z 9, natomiast tutaj na rogu powiększamy sobie, zamiast 3 oczek łańcuszka robimy tych oczek 6. A więc zaczynam od 4 oczek łańcuszka za słupek podwójny. Następnie 6 oczek i słupek podwójny w ten słupek tutaj kolejny. Już teraz nie wbijamy się w jedno oczko, tylko słupek w słupek. Jestem nad łukiem z 9 oczek, a więc 9 oczek. 2 narzuty i słupek w słupek. Znowu łuk z 9 oczek. I słupek w słupek. No i ponownie jeszcze jeden łuk z 9 oczek łańcuszka. Dojechałam do rogu, a więc słupek w pierwszy słupek, podwójny oczywiście, robimy same podwójne słupki. No i teraz jestem nad łukiem z 3 oczek łańcuszka, czyli w tym okrążeniu powiększam sobie ten łuk do 6 oczek. Czyli robię 6 oczek i słupek podwójny tutaj w ten kolejny, czyli już narożny zupełnie słupek. Ponownie mały łuk, czyli tutaj będzie 6 oczek. I gotowe. Róg już zrobiony. No i teraz ponownie jestem znowu nad łukami z 9 oczek, czyli wykonuję 9 oczek na każdy łuk, a potem, gdy dojadę do rogu, robię łuki, 2 łuki z 6 oczek łańcuszka. W ten sposób robimy to okrążenie. No i teraz kończę moje okrążenie.
Czyli kończę tutaj na rogu. Czyli robię 6 oczek łańcuszka i wbijam się oczkiem ścisłym mniej więcej w czwarte oczko. Oh, come on. Gotowe. No i jeszcze raz Wam przypomnę te liczby 3, 6, 9. One dotyczą oczywiście powiększania naszej serwetki tutaj na rogach. Mamy 3, mamy 6, teraz pora na 9, a więc wszystkie łuki w tym okrążeniu będą już miały po 9 oczek łańcuszka. Wykonujemy 4 oczka i 9 oczek na łuk. W ten sposób 2 narzuty i w kolejny słupek wbijamy się słupkiem podwójnym. W ten sposób. No i teraz dalej 9 oczek i słupki podwójne. No i ostatni łuk z 9 oczek łańcuszka. Zamykam okrążenie. I gotowe. I teraz, moi drodzy, już analogicznie. 3, 6, 9. A więc teraz tu były 3 oczka, 6 oczek, 9 oczek. Wracamy do powiększania naszej serwetki, a więc znowu 3 oczka. Jesteśmy dokładnie w tym okrążeniu ponownie. A więc wykonujemy 4 oczka za pierwszy słupek, 3 oczka rozdzielające teraz, 2 narzuty i słupek w to samo miejsce. To będzie nasz róg. I teraz nad łukami z 9 oczek robimy łuki z 9 oczek. No więc jak widzicie, teraz tych łuków będziemy mieć już 5. I w ten sposób ta serwetka nam się powiększa. Jeszcze raz pokażę Wam to na serwetce tej. Widzicie? To są te miejsca, w których serwetka nam się powiększa. 3 oczka, 6 oczek, 9 oczek. I znowu 3 słupki w jedno oczko i 3 oczka rozdzielające. 6 oczek, 9 oczek. Ilość łuków, które mają 9 oczek łańcuszka, powiększa nam się, prawda? Co 3 rzędy. I w ten sposób możemy powiększać naszą serwetkę w nieskończoność. No i jak możecie zauważyć również, dużą rolę w tym, aby ta serwetka wyglądała, czy też przypominała nieco pajęczynkę, odgrywa jej usztywnienie i zblokowanie po zrobieniu. Tak, żeby ona była w miarę symetryczna i równiutka, ponieważ w trakcie robienia, jak widzicie, nie wygląda najpiękniej, chociaż jak ją rozciągniemy, można ją uformować w kwadrat, a można nadać jej bardziej okrągły kształt. To już też zależy od Was. Moi drodzy, mam nadzieję, że filmik Wam się przyda, zainspiruje Was do zrobienia własnej serwetki pajęczynki i udekorujecie stół na Halloween. Ja zapraszam Was na mój blog crochet.pl, na Instagram, gdzie mam swoje konto i możecie codziennie podglądać, co się u mnie dzieje. No i oczywiście zachęcam ogromnie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.